Zostań żołnierzem News. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam w podcaście Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. W tym odcinku powracamy do projektu Cybermil z klasą, który jest koordynowany przez nasze biuro. Przypomnijmy, że od września tego roku zostaną uruchomione specjalne klasy w szkołach średnich o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania pod okiem wysokiej klasy specjalistów z wojskowych placówek. Dodatkowo po ukończeniu tej edukacji będą mogli w przyszłości łatwiej znaleźć zatrudnienie, na przykład w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. W skali kraju powstanie 16 specjalnych klas, jedna w każdym województwie. O korzyściach wynikających z projektu opowiada dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego w Świdniku, pan Stanisław Stefańczyk. Naszym hasłem jest tradycja i nowoczesność. Gdy pojawił się program Cybermil z klasą, to stwierdziliśmy, że doskonale wpisuje się w to hasło. Tradycja, no my jesteśmy najstarszą szkołą w Świdniku. Nowoczesność zawiera się w słowie cyber, cyberbezpieczeństwo. Ponadto zgodnie to jest z naszym statutem szkoły, w którym znajdziemy zapis: szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. Ten program także spełnia wiele funkcji wychowawczych, co dla nas jest bardzo istotne. Uczestnictwo w tym programie jest wielkim wyróżnieniem dla szkoły jako jedyna szkoła w województwie, co też jest powodem przystąpienia do projektu. Wydaje mi się, jestem przekonany, że nasza szkoła gwarantuje sukces w prowadzeniu tego projektu, ponieważ posiadamy wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną, osiągamy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o maturę, szczególnie z przedmiotów z matematyki i przedmiotów ścisłych. To było jednym z głównych warunków przystąpienia do programu, czyli wysokie oceny z przedmiotów ścisłych, to raz. Dwa, właśnie działania, powiedzmy, te proobronne, czy też w kierunku podtrzymywania tradycji. I jakie tutaj działania Państwo podejmowali? Nawiązaliśmy przede wszystkim współpracę z RCI, może od tego zacznijmy. To jest Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. To jest instytucja, która zapewnia, no jak gdyby, cyberbezpieczeństwo w południowej części kraju. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z 19 Brygadą Zmechanizowaną w Lublinie, jeżeli chodzi o wojsko. Innym warunkiem, że szkoła powinna realizować rozszerzony program z matematyki, fizyki, ewentualnie informatyki. My taki rozszerzony program realizujemy od kilku lat, zarówno z matematyki, zarówno z fizyki, jak i informatyki. Następnym kryterium, które pozwalało ubiegać się o tą klasę, jest średnia wyników z egzaminu maturalnego, która musiała wynosić co najmniej 70% na przykład z matematyki. Ten warunek także spełniliśmy. Następnym warunkiem była akceptacja przystąpienia przez organ prowadzący, bo z tym się wiążą pewne koszty. Naszemu organowi prowadzącemu, to jest Starostwo Powiatowe w Świdniku, bardzo zależy na jakości edukacji. Bez problemu otrzymaliśmy zgodę na dofinansowanie. Także z drugiej strony na prowadzenie tej właśnie działalności otrzymują Państwo również spore wsparcie na poziomie, z tego co pamiętam, 80%. Wsparcie jest tutaj bardzo duże ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i to są bardzo duże pieniądze, może nie będę podawał kwot, jakie tutaj są, no ale dotacja będzie dotyczyć wyposażenia pracowni komputerowej i to takiej super pracowni, nazwijmy to, z oddzielnymi stanowiskami dla każdego ucznia, z odpowiednim oprogramowaniem. I oczywiście też jest dotacja na zatrudnienie specjalistów, którzy będą prowadzić zajęcia z przedmiotów tych cyberbezpieczeństwa. Tak, bo tutaj będą te przedmioty bardzo specjalistyczne, no, związane na przykład z kryptologią. Spora nowość. No i sądzę, że będzie się cieszyło to także dużym zainteresowaniem. Kryptologia. Brzmi to fascynująco. I tutaj mi się skojarzyło, że właśnie tradycja. Możemy wspomnieć nazwiska Marian Rejewski, Henryk Zygalski czy Jerzy Różycki. No i tutaj mamy znowu powiązanie z tradycji, z nowoczesnością. Oczywiście chodzi o naukowców, którzy rozpracowywali enigmę w czasie II wojny światowej. Czyli niewątpliwie, kto wie, może inne systemy także będą rozpracowywać absolwenci tej klasy. No mam nadzieję, że tak będzie. Jeżeli chodzi o te przedmioty dodatkowe, czy nazwijmy ich specjalistyczne, to poza tym, co zostało już wymienione,
No to będzie na przykład zabezpieczenie sieciowe i informatyczne, ataki sieciowe i złośliwe oprogramowanie, czyli wszystko związane z cyberbezpieczeństwem. Zajęcia z tych przedmiotów będą prowadzone przez specjalistów z zewnątrz. Oczywiście nadzoruje to Biuro do Spraw Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, jak już wspominałem, RCI Krakowie. Oczywiście to nadzoruje także WAT, Wojskowa Akademia Techniczna. Potrzebny jest jeszcze taki opiekun naukowy i tym opiekunem naukowym w przypadku naszej szkoły jest Instytut Informatyki UMCS-u, dokładnie mówiąc Katedra Cyberbezpieczeństwa, bo ta katedra w Lublinie istnieje. I między innymi pracownicy z UMCS-u będą prowadzili zajęcia i także chcemy mieć tutaj ścisły kontakt z WAT-em i z RCI. Planujemy także dla uczniów tej klasy wyjazdy na przykład na WAT czy do RCI, do Krakowa. Można powiedzieć, że to jest bardzo szeroka współpraca, prawda? Taka wielokierunkowa. Tak, oczywiście, bardzo szeroka. I jeszcze dodam do tego, że ponieważ to się odbywa w ramach eksperymentu pedagogicznego, do współpracy z powodów prawnych chociażby włączyć się musi Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jakie cechy musi mieć ten młody człowiek, żeby ubiegać się o miejsce w tej klasie? Bo przypomnijmy, że tutaj tylko 15 miejsc maksymalnie przewidziano w tej klasie. Nie mniej niż 10, ale nie więcej niż 15. Rzecz, którą uczeń musi spełnić, to musi mieć 150 punktów, co najmniej 150 punktów w procesie rekrutacyjnym. Wysoki próg. To muszą być uczniowie, którzy w przyszłości chcą zdobyć bardzo atrakcyjny zawód. Muszą mieć tego świadomość i dążyć do tego celu. Wskazane jest zainteresowanie wojskiem i obronnością. To też jest bardzo ważne, bo liczymy na to, że większość uczniów, przynajmniej znaczna część, podejmie dalszą naukę i pracę w perspektywie w jednostkach obronnych związane z cyberbezpieczeństwem. Chciałbym jeszcze dodać, że nasza szkoła zapewnia dla zamiejscowych uczniów miejsce w internacie, co jest bardzo istotne. Chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich szkół podstawowych na terenie województwa. Czy już docierają do Państwa jakieś informacje związane z zainteresowaniem edukacją właśnie w tej klasie? Jak otrzymaliśmy certyfikat, to otrzymałem kilka maili od rodziców z różnych miejscowości województwa lubelskiego, których dzieci były zainteresowane tą klasą. Czyli jak teraz będzie wyglądała ta procedura naboru? Kiedy ona się rozpocznie tak formalnie i ten etap po etapie jak będzie realizowany? No przede wszystkim chcemy w tej chwili prowadzić promocję tej klasy. Nie ma terminów podanych w tym momencie, kiedy dokładnie mogą składać uczniowie już dokumenty. Promocję chcemy rozpocząć pod koniec stycznia, natomiast nabór zazwyczaj jest robiony w ogóle maj, czerwiec. Będzie się pod uwagę brało w tej klasie akurat punkty z informatyki, punkty z matematyki, punkty z języka angielskiego. To, co jest tutaj bardzo dużym plusem w przypadku Państwa szkoły, bo nie wszędzie to występuje, to to, że dysponujecie miejscem w bursie. Także jest uczeń pod opieką szkoły raz, i pod opieką wychowawców w internacie. No oczywiście jest zagwarantowane wyżywienie, także to rodzice mogą bez obaw przysłać uczniów tutaj do nas do szkoły, do Świdnika. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta współpraca z Biurem do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej? No ja bym określił nawet wzorowo. Oczywiście po złożeniu wniosku, otrzymaniu certyfikatu odbyło się spotkanie, na którym zostaliśmy poinformowani o szczegółach programu. Została przedstawiona przez WAT propozycja rozkładu materiału nawet. Zostało wyjaśnionych wiele problemów. Stworzono platformę, stworzono kanał dla wszystkich szkół, które weszły w ten program. Możemy zadawać pytania, otrzymujemy odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli nie od razu, no to na tych spotkaniach online. Tutaj rzeczywistość będzie bardzo brutalna, bo jest tylko tych 15 miejsc. Jeśli będzie to znacznie większe zainteresowanie, czy rozważacie Państwo przygotowanie, czy też opracowanie może jakiegoś innego projektu, no, który będzie w stanie zaspokoić tych młodych ludzi, którzy także będą chcieli się realizować, no, ale już nie w ramach tego przedsięwzięcia? No jeżeli zainteresowanie byłoby duże, no to możemy
stworzyć podobną klasę, no bo teraz tak, otrzymujemy dofinansowanie na pracownię. Oczywiście z tego sprzętu, poza tą klasą, z tej pracowni będą mogli korzystać pozostali uczniowie. Także tutaj no, nie ma jakichś przeszkód. Natomiast jeżeli chodzi o specjalistów i przedmioty specjalistyczne, no to tutaj już jest kwestia no, też finansowa, bo tutaj nie będzie dofinansowania w innej klasie. Ale muszę powiedzieć, że na tyle mam dobrą współpracę z Instytutem Informatyki na UMCS-ie, że mogę liczyć na pomoc. Ponadto mam doskonałego nauczyciela informatyki, który będzie mógł nawet te przedmioty specjalistyczne poprowadzić. Mówił dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego w Świdniku, pan Stanisław Stefańczyk. Ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Zostań żołnierzem. News.